Tym razem umieszczam na moim blogu materiał edukacyjny związany z podstawami mikroekonomii. Konkretnie jest to interpretacja typowego tematu, który zadaję na kolokwiach z mikroekonomii. Jest to temat odnoszący się do takiego fundamentalnego modelu zwanego równowagą Marshalla, czyli chodzi o te dwie skrzyżowane krzywe popytu i podaży z punktem równowagi w punkcie przecięcia. Temat brzmi następująco. Kiedy kupujemy online bilety lotnicze, możemy zaobserwować, że cena biletu na to samo połączenie zmienia się z dnia na dzień. I zadaniem studentów jest zinterpretować to zjawisko właśnie przy pomocy teorii równowagi Marshalla. W tym poście na blogu streszczam podstawowe kwestie związane z tym zjawiskiem. Zwracam przede wszystkim uwagę na podstawowe fakty empiryczne. Pierwszy fakt jest taki, że nasz wybór jako konsumentów, kiedy kupujemy bilety lotnicze, jest bardzo zróżnicowany w zależności od połączenia i od naszego wzorca zachowań. Na niektórych liniach, na przykład Warszawa-Paryż czy Warszawa-Rzym, mamy do wyboru wiele różnych połączeń u wielu różnych przewoźników. Na innych liniach, na przykład Warszawa-Dubaj, mamy o wiele bardziej ograniczony wybór. I teraz nasz wybór zależy też od naszej elastyczności, od naszego wzorca zachowań. Jeżeli chcemy lecieć jednego konkretnego dnia, nasz wybór jest mniejszy. Jeżeli jesteśmy bardziej elastyczni odnośnie daty, nasz wybór się poszerza. Po drugie, szczególnie na długich połączeniach transkontynentalnych albo międzykontynentalnych, nasze pole wyboru zależy od tego, jak jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o liczbę przesiadek. I to jest pierwsza kwestia empiryczna. Druga kwestia empiryczna, na którą, jak zauważyłem, studenci rzadko zwracają uwagę, jest taka. W samolocie, nawet jeżeli jest to samolot linii Ryanair, jest ograniczona liczba miejsc. Ta liczba miejsc jest skończona, mamy skończoną podaż. I teraz po kupnie każdego kolejnego biletu liczba pozostałych dostępnych miejsc się zmniejsza. Czyli gdybyśmy interpretowali to zjawisko zgodnie z tym kanonem teorii Marshalla, to po każdej kolejnej transakcji krzywa podaży przesuwa się w dół. Więc automatycznie przy pozostałych czynnikach niezmiennych punkt równowagi, a dokładnie cena równowagi przesuwa się w górę. Teraz dodatkowo przy interpretacji tego tematu student może się popisać znajomością analizy krańcowej i wykazać, że kiedy zostaje sprzedany jeden na przykład z 200 wolnych biletów, wtedy krańcowe przesunięcie krzywej podaży to jest tylko 1/200, ale jeżeli zostanie sprzedany jeden z 15 pozostałych wolnych foteli, to już wtedy to przesunięcie krańcowe jest 13-krotnie wyższe, bo mamy krańcowe przesunięcie o 1/15. Więc warto tutaj zwrócić, tu mam taką ogólną uwagę dydaktyczną, kiedy rozwiązujemy problemy mikroekonomiczne. Warto poświęcić chwilę na to, żeby się przyjrzeć takim podstawowym, czysto życiowym faktom związanym z danym zjawiskiem. Dobra, więcej wyczytacie w tym moim dzisiejszym poście. Jak zwykle życzę miłej lektury, miłego poniedziałku i miłego tygodnia. Cześć!